Dzień dobry, witam w lesie. A dokładnie w kartuskim lesie. Przed chwilą przyjechałem. Zaszedłem w swoje miejsce. I już udało mi się znaleźć jednego prawdziwka. Przełączę kamerę i będę pokazywał z drugiego widoku. Widzicie Państwo? Mamy jeden piękny sztuk. Sztuk jeden. I ruszamy dalej. I tu mamy koźlaczka. Koźlaczka czerwonego. O. Pęk sam. Piękna sztuka, to z ostatniego mojego, przedostatniego mojego filmiku. Z tego miejsca, gdzie znalazłem kilkanaście sztuk. Już kawałek dalej widzę jeszcze jednego. Tu mamy trochę obżartus, ale mamy kolejnego. Widzicie, jaki ładny. I szukamy dalej. I mamy kolejną piękną sztukę. Patrzcie, patrzcie. Jaka piękna opcja. Tu już widzę w krzaczkach drugiego. Widzicie? Takiego wysypu tych czerwonych koźlarzy w tym roku to nie miałem. Pierwszy raz. Na chwilę przerwę filmik, albo nie przerwę. O, znalazłem kolejną piękną sztukę. Zobaczcie, zobaczcie. Nie spodziewałem się tego. Znowu można to zakwalifikować pod wysyp czerwonego koźlarza. Kładziemy go na razie przy wiadereczku i widzimy już następnego. Widzicie, jaka piękna sztuka i już jest kolejny. I koło wiadereczka zaniesiemy. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ładnie. I już widzę kolejnego. O, i patrzcie, jak tu mi pięknie rośnie. Schowany. O, widzicie? Piękna sztuka. Teraz chyba przerwę i poprzerzucam pościnane gałęzie. Pod nimi może jeszcze coś znajdę. I niestety pod tymi przerzuconymi gałęziami nie udało mi się nic znaleźć. Ale tu już mamy trochę we wiadereczku. Idziemy dalej. Pauzujemy troszkę. 15 minut chodzenia i znajdujemy kolejną piękną sztukę. O, widzicie, jaki prawusek.
Zobaczcie, jaka sztuka. O. Normalnie cudo. I szukamy dalej. No, moi drodzy, zmieniłem las. Jestem w Marszewskiej Górze. Chodzę gdzieś 15 minut i udało mi się znaleźć. O, widzicie? Zdrowiutki, piękny. Prawdziwy. I szukamy dalej. No, szukam dalej, chodzę, kręcę i natknąłem się. O, na dwie sztuki obszarte. O, tu trochę trzeciej sztuki. Taka mała rodzinka. Ale ogólnie bierzemy. O, się sam obalił. I tak się rozglądam. Więcej nie widać. Więc pójdziemy dalej. I znowu trafił się obżarty. Ale jest. I idziemy dalej. Kolejny młodzieniaszek. Tym razem nie obżarty. Idziemy tędy i szukamy dalej. I kolejną sztukę mamy. A to jest czerwonoporty. Dobrze. Idziemy dalej. No i znalazłem kolejnego. Rośnie. O, tu ładnie pod drzewkiem. Ale już widać, że częściowo pożarty. Widzicie? I robaczywe. Coś mi ciężko ostrość dzisiaj złapać. Ale zaraz go sprawdzimy. Szkoda, że nie rosną one stadami, że tak to nazwę. Żeby można było kosą kosić. No ale jest jak jest. Szukamy dalej. W lesie trochę bałaganu. Staram się szukać też w tym bałaganie. I właśnie przed chwilą znalazłem kolejnego prawdziwka. Ciekawe, czy ten nie będzie zepsuty. Ale korzenie się urywają już kawał dalej. Jest dosyć ładny jeszcze, a zaraz sprawdzę, czy jest, czy nie jest robaczywy. Ruszamy dalej. O, tamten był dobry, a teraz znalazłem kolejne dwa. Ładnie schowane pod liściami w krzaczkach młodzieniaszki. Widzicie? Takie coś zadowolenie duże przynosi. Efekty schodzenia.
Jakie ładne. Dobrze, idziemy dalej. Dosłownie się na chwilkę obróciłem i znalazłem kolejnego. O, widzicie, jaki maluszek. Fajny. Coś mi słabo ostrość łapie na filmach. Taka mała, piękna sztuka. Radość duża. O, i mamy znowu kolejnego. Może nie jest jak z tymi koźlakami w tamtym tygodniu. O, zgnity. Zrobaczywy. Z tymi koźlakami jak w tamtym tygodniu, ale... Ale jest nie najgorzej. Tamte były w jednym miejscu, a te są trochę tak porozrzucane. Możemy iść dalej w te krzakory pocięte, w ten bałagan, który jest zostawiony po wycinaniu drzew. Drzewa zabierane, krzakory zostawione. Przyznam, że trochę się zgubiłem w tym pięknym lesie. Szukam drogi właśnie, ale znalazłem jednego prawdziwka. Tam w oddali coś też widzę. Nie wiem, czy to też są prawdziwki, ale pewnie nie. A nie, prawdziweczki. Widzicie, moi drodzy, kolejne sztuki. Jedna, druga, trzecia, czwarta oj, kija przesuwałem i mi rozerwało czwartą sztukę. Piąta. Chyba nikt tu jeszcze dzisiaj nie chodził. Patrzcie, jakie fajne młodzieniaszki. Teraz oczyszczę, schowam do wiaderka. O, jeszcze jeden. Chyba już więcej. Tu nie dojrzę. Głodny jestem, trochę w oczach mi się plącze. Dobra, chowam do wiadra. O, widzicie, idę dalej szukać drogi.